być, to będzie. Spisujemy się na wolę Bożą. Dzisiaj wszędzie może być niebezpiecznie, więc nie ma co się przejmować. Nie, tutaj w tej młodzieży jest dobry duch. Dobry duch. Ich jest tak dużo, że ja myślę, że te złe duchy zostaną odpędzone. Wszędzie są różne ludzie. Czasem człowiek nie spodziewa się. A ja w torbie, no i wie pan co helikopter. Już przez cały chyba miesiąc ostatni bardzo dużo było zatrzymań też. Nie tylko Irakijczyków zatrzymują, bardzo dużo osób generalnie jest zatrzymywanych na granicach, bo nie spełniają jakichś tam podstawowych warunków, także... Do tej pory nie miałam jakichś tam obaw, ale teraz no, są obawy. Francja, Belgia, Niemcy, dokładnie, to już blisko nas, więc... Najważniejsze nie bać się, nie dajmy się zastraszyć. To jest najważniejsze, a cały świat nas strasza. Media nas straszą. A uchodźców przyjmować tak, jak papież mówi, czy nie? Jak pani myśli? No ja bym się obawiała, no bo niebezpiecznie jest. Uchodźców? Jeżeli będą odpowiednie kontrole, to można jak najbardziej przyjmować. Jeżeli będziemy prowadzić taką politykę jak Merkel, to nie mamy na co liczyć, że będzie bezpiecznie. Absolutnie nie wpuszczać. Pomagać im tam, gdzie żyją.